kanale Kierunek Zdrowie. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o kilku książkach, czterech książkach, które przeczytałam kilka lat temu i które, do których cały czas bardzo chętnie wracam i które są dla mnie bardzo wartościowe. Uważam, że mogę z czystym sumieniem szczerze polecić Wam je. Więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, jakie to książki, serdecznie zapraszam do obejrzenia filmiku. Książki opisałam na moim blogu, więc jeżeli macie ochotę, wrzucę link pod spodem, możecie sobie jeszcze przeczytać. Pierwszą taką książką jest książka Michała Tombaka, Droga do zdrowia. Są też inne książki tego autora i wszystkie tak naprawdę polecam. Natomiast ta była, jak ja ją kupowałam, to była najnowsza książka. Nie wiem jak w tej chwili, to jest 2010 rok, Droga do zdrowia. Jest to bardzo prosta książka, bardzo szybko się ją czyta, ma 280 stron tylko. Jest napisana bardzo prostym, przystępnym językiem. Wiele znajdziecie tutaj takich informacji podstawowych właśnie na temat chorób, na temat tego, co warto jeść, a czego lepiej unikać. Podstawowe informacje na temat tego, co powoduje choroby, jakie nasze schorzenia, na przykład kwas moczowy. Skąd się bierze i jak się odkłada, jakie jedzenie sprzyja temu, żeby ten kwas moczowy się gromadził w naszym organizmie i jak wielkie szkody nam czyni. Cholesterol. Jest też fajny rozdział na temat pozytywnego myślenia i oddychania. Nie wiem, czy akurat w tej książce jest o oddychaniu, ale generalnie on pisze w swoich książkach o oddychaniu, o higienie zewnętrznej, takiej jak czyszczenie uszu, nosa, języka, ale również właśnie higienie wewnętrznej i to, co jest, dlaczego ja wracam, bo ja czytałam tą książkę już kilka razy. Jest tutaj bardzo prosto, szczegółowo opisane, są opisane sposoby oczyszczenia organizmu, różnych organów w bardzo taki właśnie fajny, przystępny sposób i są jakby różne warianty tego oczyszczenia, ponieważ nie każdy może, jeżeli chodzi na przykład o oczyszczenie jelita grubego, najbardziej skuteczne są lewatywy i jest opisany miesięczny sposób na to, jak oczyścić jelito grube. Natomiast nie każdy jest na to gotowy, nie każdy chce, z różnych względów oczywiście. Są podane też alternatywne sposoby, jak to zrobić sokami, które są może mniej skuteczne, ale również podobno skuteczne. Także nie ma tylko jednego sposobu na oczyszczenie. Jest oczyszczenie jelita grubego, które robiłam, oczyszczenie wątroby dwa razy, które robiłam, oczyszczenie właśnie z kwasu moczowego, który jest takim cichym zabójcą, jak nazwał ten kwas Tombak. I bardzo mi się podoba to określenie. Poza takimi podstawowymi informacjami właśnie na temat zdrowia, co jest zdrowe, co nie, na co zwrócić uwagę właśnie, jeżeli chodzi o oddychanie, o takie pozostałe, o higienę właśnie zewnętrzną i wewnętrzną, o oczyszczanie poszczególnych organów naszego organizmu, są też przepisy na soki i opisane, jaki sok ma jakie właściwości, na co dobrze jest stosować i pić taki sok, jak często. Fajne, naprawdę bardzo wartościowa książka, nieduża, bardzo prosta dla każdego, bo to jest książka dla osób, które się w ogóle nie interesują zdrowym żywieniem, żeby jakby wchodzić w to głębiej, natomiast żeby mieć takie podstawowe informacje, żeby mieć jakąś wiedzę, a może ona zapoczątkować zmianę świadomości. Także to jest taki pierwszy krok podstawowy, którą już bardzo wielu osobom polecałam w ciągu kilku ostatnich lat i Wam też właśnie chcę ją bardzo serdecznie polecić. Kolejną taką książką jest książka Raymonda Francis Pożegnaj się z nadwagą. 6-tygodniowy program odnowy komórkowej na zawsze zrzuć zbędne kilogramy. Jest to książka napisana pod kątem osób, które chcą schudnąć i jest, on wyjaśnia tutaj bardzo fajnie, jakie muszą być spełnione warunki, żebyśmy mogli schudnąć jedząc, bo chudnięcie nie polega na ograniczaniu kalorii, nie powinno polegać na ograniczaniu kalorii. I jakie są powody tego? Jest to przede wszystkim, są to toksyny, nadmiar toksyn w naszym życiu, w naszym organizmie i niedożywienie komórek. I on to bardzo ładnie opisuje. Jest to książka już trochę trudniejsza niż książka Tombaka i myślę, że poleciłabym ją osobom, które chcą się zdrowo odżywiać. Nie osobom, które chcą polemizować i przekonywać nas na przykład, że nie wiem, mleko, mąka biała i tak dalej są ok w mniejszych ilościach, bo ta książka jednoznacznie nam pokazuje i wyjaśnia, dlaczego tak nie jest i dlaczego jest to nieprawda, więc to jest tylko dla osób, które
chcą się jakby bardziej w to wgłębić i które się interesują zdrowym żywieniem. I ona jest dosyć trudna. Ja ją przeczytałam na początku, o czym pisałam też na blogu. Przeczytałam ją i nie byłam absolutnie gotowa do wprowadzenia tych zmian, ponieważ to jest książka, która proponuje nam już eliminowanie cukru, niezdrowych tłuszczów, białej mąki. I on to pięknie wyjaśnia, dlaczego, jak to działa w organizmie, ponieważ jest biochemikiem. Dla mnie to jest bardzo wartościowa, jego wiedza jest bardzo wartościowa. Właśnie ze względu na to, że wyjaśnia w wielu miejscach, jakie reakcje zachodzą w naszym organizmie, jakie reakcje chemiczne, jak na przykład niektóre minerały albo witaminy działają na siebie. Tak krótko powiedziałabym raczej, że ta książka nie jest łatwa, nie jest prosta. I jak ja ją czytałam, nie byłam absolutnie gotowa do wprowadzenia zmian, które tutaj proponuje autor. Natomiast teraz w tej chwili wszystkie te zmiany są obecne w moim życiu. Ja wyeliminowałam 4, tak jak on tutaj mówi, to są wielka czwórka, którą trzeba wyeliminować z diety. Jest to cukier, mąka, przetworzone oleje i przetwory mleczne. Ja to praktycznie już w tej chwili wyeliminowałam naturalnie, ale ta książka gdzieś na pewno została mi w podświadomości, więc nawet jeżeli boicie się, nie chcecie jeszcze takich zmian wprowadzać, warto, bo tu jest mnóstwo innych ciekawych informacji. Przede wszystkim jest bardzo duża część poświęcona toksynom. Skąd, jak toksyny trafiają, jak one mogą zaburzać bardzo pracę naszego organizmu. A myślę, że wiele osób sobie nadal jakby nie zdaje z tego sprawy i bagatelizuje. Ta książka zawiera też dużo przepisów. Na samym końcu jest ten program, który on proponuje, 6-tygodniowy eliminacji tych właśnie najbardziej niekorzystnych dla naszego zdrowia substancji. I proponuje dokładne menu, to jest oczywiście propozycja, co można jeść przez ten czas. Ja myślę, że warto ją przeczytać, warto po nią sięgnąć. Dla osób, które już się interesują i które chcą wiedzieć więcej, to na pewno skorzystacie, na pewno dowiecie się czegoś więcej. Właśnie jak to działa, jak biała mąka zamienia się w cukier w naszym organizmie, dlaczego to jest wszystko takie szkodliwe, jakie reakcje tam zachodzą. Naprawdę warto ją przeczytać. Może nie na samym początku, nie jako pierwszą książkę, bo możemy się zniechęcić, ale jako którąś z kolei bardzo serdecznie Wam polecam. Książką, którą chciałam Wam pokazać, jest książka The China Study. To jest oryginalna, to jest kupiona w Stanach książka, natomiast w Polsce ukazała się, jest inna okładka i ona się ukazała pod tytułem Nowoczesne zasady odżywiania. Ponieważ ona była też bestsellerem i w Stanach, i w Polsce też wiem, że jest bardzo dobrze przyjęta, bardzo wiele książek, które czytałam o zdrowym żywieniu, bardzo wielu autorów właśnie odnosi się do tej książki, ją poleca. I między innymi właśnie książka ta, Pożegnaj się z nadwagą, Raymond Francis poleca właśnie, również wspomina tą książkę i to Wam chciałam tylko chwileczkę tak szybko przeczytać. The China Study, jak dotychczas największe i najbardziej obszerne badania dotyczące żywienia. Colin Campbell, światowej sławy naukowiec zajmujący się tematyką odżywiania, napisał książkę, która przedstawia szerokiemu gronu odbiorców wyniki tego przełomowego badania. Chociaż dr Campbell dorastał w gospodarstwie mlecznym i całe życie był święcie przekonany o zaletach diety bogatej w białko zwierzęce, wyniki jego badania okazały się tak szokujące, że został weganinem. I oto, tu więcej jest opisana ta książka, natomiast to jest tak w skrócie, żeby Was wprowadzić właśnie do tej książki, która jest fantastyczna moim zdaniem i z której się dowiedziałam bardzo dużo. Ponieważ opiera się na badaniach, które robił przez wiele, wiele lat, przeprowadzał doświadczenia i wyniki są jednoznaczne. I warto ją dlatego przeczytać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, chcecie się dowiedzieć dokładnie co i jak i pozbyć się może jakichś wątpliwości, które jeszcze macie. Tutaj jest, on sam wierzył w to, że produkty pochodzenia od zwierzęcego są zdrowe, bo tak był wychowany jak większość z nas i większość osób w Polsce, wiele osób. Natomiast no jednoznacznie jego wyniki badań były po prostu przerażające i pokazały, że jest zupełnie odwrotnie. Tak więc jest to książka dla wszystkich sceptyków, dla tych, którzy chcą dowodów. Tutaj są opisane badania tego pana i jego syna razem, ale generalnie on chyba te badania przeprowadzał, ten z synem razem napisali tą książkę. I bardzo dużo ciekawych informacji na temat tego, jak się na przykład rozwijają komórki rakowe, jak się rozmnażają, jak udawało się je we wczesnym stadium nawet odwrócić jakby i pokonać raka. Także polecam ją gorąco, przeczytajcie, bo tutaj jest mnóstwo wiedzy.
Ostatnią książką, którą chcę Wam polecić, jest książka najcięższa. Odżywianie dla zdrowia Paula Pitchforda. I jest ta książka, tą mam po polsku i ona też jest w Stanach, jest po angielsku. W Polsce była tańsza, jak ją kupowałam, to było kilka lat temu, ona w ogóle już jest pewnie teraz też tańsza, ale dosyć droga książka, 70 zł chyba kosztowała w Polsce. Jest to książka, którą moim zdaniem każdy powinien mieć obowiązkowo w domu. Ja ją traktuję jak encyklopedię. Znajdziecie tutaj, nie wiem, ja jeszcze nie znalazłam, gdy coś mnie interesuje i chcę sprawdzić jakąś informację, dowiedzieć się na jakiś temat, od razu wskakuję tutaj, przeglądam i mam. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie znalazła jakiejś informacji, którą potrzebuję. Ta książka jest naprawdę kompendium wiedzy ogromnym. Jest długa, ma 700, ponad, grubo ponad 700, razem ze spisami i tak dalej, ok, ostatnia 770 stron. Ale warto ją mieć. I to nie jest książka, którą tak jak te pozostałe możemy przeczytać po prostu od początku do końca, bo to chyba nawet nie miałoby sensu. Ja takiego zamiaru nie miałam i nie mam nadal. Natomiast znajduję tutaj informacje na każdy temat. Tutaj znajdzie się również ponad 300 przepisów kulinarnych. Są też przepisy na chleb na zakwasie. Niesamowita jest ta książka. Dużo jest informacji na temat różnych chorób i co wpływa właśnie korzystnie, a co nie. Na temat produktów żywnościowych, rzeczy, które pewnie często nie, których nie znamy. I na przykład, nie wiem, wszelkiego rodzaju kasze, mąki, zboża, warzywa, nasiona. Ona praktycznie o wszystkich tych rzeczach pisze. O algach, o soi, o fasolach, o różnych rodzajach kiełków. Mnóstwo wspaniałych, bardzo wartościowych informacji. Do kupienia tej książki zachęciły mnie recenzje, które przeczytałam i na stronach amerykańskich, gdzie jest właśnie oryginalna, gdzie można kupić na Amazonie oryginalną tą książkę w języku angielskim, i na polskich stronach. Zdziwiło mnie, że tak wielu lekarzy się wypowiadało i polecało tą książkę. Były bardzo dobre recenzje. Dlatego naprawdę Wam szczerze polecam. Tą książkę kupcie. To nie jest książka do przeczytania, tak jak mówię, od deski do deski. Ale kupcie ją, warto ją mieć. I gdy macie jakieś wątpliwości, chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o jakimś produkcie albo jakimś schorzeniu, dowiedzieć się, co jeść. Na przykład on opisuje, jakie pokarmy rozgrzewają, jakie ochładzają nasz organizm, kiedy ma to w ogóle znaczenie i dla kogo. Naprawdę jest mnóstwo tych informacji, nawet nie wiem, co Wam jeszcze mogę powiedzieć poza tymi przepisami. Dlaczego, okej, on również pisze o ograniczeniu spożycia produktów zwierzęcych. I to jest bardzo, nie namawia absolutnie do wegetarianizmu, bo opisuje też, jakie są korzyści dla osób, które jedzą mięso, natomiast generalnie namawia do tego, żeby te produkty pochodzenia zwierzęcego stanowiły niewielki procent naszej diety, żeby jednak te roślinne produkty zwiększać, żeby ich było jak najwięcej w naszej diecie. I naprawdę te przepisy są fajne i o, kiszony napój pszenny i jogurt z nasion. Nie, niesamowite. Słuchajcie, nie, tą książkę po prostu tak samo pisze o toksynach, o promieniowaniu, o objawy zimna, budowaniu odporności. Warzywa kiszone, pisze o kiszonkach, o cytrynie, o tym skąd wziąć jaką witaminę, jakie są źródła właśnie witamin najlepsze. Bardzo dużo, bardzo wartościowej wiedzy, więc Wam gorąco ją polecam. Bardzo, bardzo tą książkę każdy powinien mieć. Więc jak będziecie tylko mieli ochotę sobie kupić jakąś książkę, to ta Wam będzie służyć przez wiele, wiele lat i będziecie do niej często zaglądać. Polecam Wam serdecznie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tymi książkami. Jest tak duży wybór książek na temat zdrowego żywienia na rynku, że zawsze można coś sobie wybrać, znaleźć coś, co nam się spodoba i z każdej książki możemy coś wynieść. To są książki, które ja akurat, na które ja trafiłam na początku i które mi się bardzo przydały i przydają do dzisiaj, dlatego je naprawdę szczerze mogę Wam polecić. Natomiast każda książka, którą kupicie, nawet książki, które mi się generalnie nie podobają i które mam w biblioteczce i których Wam może nie będę polecać. Z każdej książki, nawet takiej właśnie, wyniosłam coś. Przynajmniej jedną, dwie informacje, które mi rozjaśniły jakiś temat, które uzupełniły wiedzę z innych książek. Także warto czytać po prostu dużo książek na ten temat. Ale jeżeli będziecie mieli ochotę na którąś z tych książek, które Wam polecam, to myślę, że będziecie zadowoleni. Napiszcie mi o tym, jeżeli kupicie taką książkę, a może znacie, może już czytaliście. Jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii.
czy macie swoje ulubione książki, bo ja też bardzo chętnie bym się dowiedziała o jakichś książkach, których jeszcze nie czytałam, a które są bardzo wartościowe, mają dużo fajnej i ciekawej wiedzy. A jeżeli się jeszcze opierają na jakichś badaniach, to jeszcze lepiej, super. Jesień jest takim, dla mnie przynajmniej, cudownym okresem właśnie do czytania książek, do siedzenia sobie z ciepłą herbatką przy świecach, wieczorkiem, jak dzieci na przykład pójdą spać i mamy tą godzinę czy dwie dla siebie. Jest super momentem właśnie, żeby się zrelaksować i żeby sobie taką książkę przejrzeć. A ona nam pomoże, wydaje mi się, że one właśnie, te książki bardzo pomagają w tym, jak w ciągu dnia się odżywiamy, w dokonywaniu właściwych wyborów. Życzę Wam tego bardzo serdecznie. Zachęcam Was bardzo gorąco do czytania książek, jak największej ilości książek i zbierania właśnie informacji, kodowania, bo to wszystko nam się tutaj koduje w głowie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dzięki, cześć!